Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. Cóż, idziemy do ogrodu pod, znaczy przy Passiflorze, co nie? Tylko zaraz, jak stąd wyjść najpierw? Tędy? Chyba tak, nie tędy. A, nie, mam już. Mam już wyjście, dobra, mam. Dobrze, moi drodzy, i będzie tutaj za chwilę cięcie. Ale to zaraz. Może uda nam się dojść do tej Passiflory, a jak nie, to oczywiście po tym cięciu pewnie będziemy robić dalej misję. I cóż, moi drodzy. Kolejna misja, co nie? Wykonywana przeze mnie. I cóż, będzie pewnie już to ostatnia z tych... Ostatnie przygotowania, co nie? Pewnie ostatnia, ale mogę się mylić jeszcze, co nie? Jak to będzie? Wiecie? Dobra, czy to tędy się idzie? Ta. Bo nie wiem, czy te poboczne można robić dalej. Nie wiem, moi drodzy. Nie wiem, jak to będzie w ogóle, jak to będzie wyglądać. Nie wiem. No ale cóż. Nie tędy poszedłem. Ajajaj, dobra. Mamy skróty. Albo i nie. Albo i tak. Co nie? Dobra, mamy. Fajnie. Ale tych łowców czarownic tutaj jest dużo. Dużo jest tych łowców czarownic. No ale cóż, jak to kurde przecież ta jest. Rita, Margarita i ta przecież Keira. Znaczy nie Keira, tylko Filippa. Sorry, Filippa. Źle powiedziałam, bo... Co miałem powiedzieć? Keira, tak? Keira to chyba gdzieś tam siedzi. Ale nie wiem gdzie. Aha, to jest ten ogród, tak? Kurczę, nie wiem, czy rozmawiać z nią. Nie wiem, moi drodzy, nie wiem. Bo tu się nie wyrobię z tym, wiecie? Oczywiście się widzimy po cięciu. Okej, moi drodzy, witam was znowu już po przerwie. I tak, moi drodzy, oczywiście już porozmawiamy z Triss naszą. I cóż, zobaczymy, co będzie po tej misji. Nikt cię nie śledził? Nie. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie, nic nie może nam umknąć. Gremedvir. Robeir Megeila Feilte. Gremedvir. Degniskerle Espirsena a Ekleit. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak... Wygląda jak łaźnie. Dijkstra. To on ją ma. Są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka. Musimy się pośpieszyć. Okej. Okay. Idziemy do łaźni. Może jeszcze nie... Chodźmy. No, chodź. Jak mnie przesunęła. Dobra, idziemy szybciutko za nią. Do łaźni, do Dijkstry. Jestem ciekaw, co tam u niego słychać, co nie? U naszego starego przyjaciela. Dobra. I cóż, mam nadzieję, że to już będzie, może już praktycznie końcowe misje, co nie, ale jeszcze przed nami będzie dużo chodzenia. Ale cóż, na razie ściągnął jej gimeryt. Filippa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. Geralt czekno. O kurde, no nieźle. No nieźle. Ale dobra, cóż, idziemy za nią, co nie? Niedaleko było, kurde, skoczyć stąd. Chyba nie docenili Filipy. Pewnie tak. Poddaj się! O kur! Nigdy stąd
O cholera! Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Kurde, cholera, nie wiem co wziąć! Idziemy razem. Nie ma mowy. Daj spokój, Geralt, zostanę. Na wypadek, gdyby tędy uciekał. Dobrze, zaraz wracam. O, ho, ho, nie. Co się dzieje? Zaraza rzuciła na nich urok. Teraz z lewa zachodź! Nie to chciałem użyć, fuck. O kurde, noż, cholera jasna. Pięknie. O nope, nope. Gdzie ona jest? W studni? Serio? Filipa, zaczekaj! Ładna pani. Ciągle śmierć. Kurde, no cholera. Kurde, nie mogę się w ogóle przesuć. Jesteś już ścierwem! Chodź o tu bliżej. Chodź. Chodź, synu. No kurde, no. No cholera, jasna. Nie wierzę. Chodźesz tu! Chodź tu! O, cholera jeszcze... No chodź tu! O to chodziło mnie! No! O cholera! A to cóż to jest? Nie! Nie! Serio! Shit! O właśnie. O nie, nie, zaraza. Jest mi potrzebna. Pani nie. Zejdź mi z drogi, bo... Bardzo. A ty. Napierniczaj w niego. Chodź tu, ziomuś. Serio, taki słaby jesteś, ja pierdziule. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Akurat. Nie dostaniesz mnie. Chcę ci pomóc. Co za... What the fuck? Co to jest? O cholera, what? Wow, 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 wow. Wow. O cholera. O no. O no!
Oho! Co tak nagle zamilkłeś? Wow! Ty su... Pudło, śmieciu. Czekajcie, jak się skradało? Jak się skrada? Muszę jeszcze sobie ogarnąć. Tutaj. Nie, nie to. To. Lewy kontrol. Aha. Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. No właśnie, kurde, głupia Filippa. Ale się zmieniła, powiem wam, od części drugiej. Się bardzo zmieniła. Pamiętam jak... Ej, kurde... Pamiętam... Ta pani idzie ze mną. Dijkstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt. Ale z chwil mamy sobie do... Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Fil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Niczego jej nie zademonstrujesz. Jest mi potrzebna. Gówno mnie to obchodzi. Nie też. Długo czekałem na ten moment. Ona jest potrzebna. Twoje plany interesują mnie tyle, co mahakamski śnieg. Filippa idzie ze mną. I odpowie za wszystko. Zawsze umiałeś docenić wartość. Dlatego nie wierzę, żebyś miał. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdy... Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mógł... Oczywiście, jeżeli się nie myli. Czas pokaże, czy miałem rację. Tylko, że jeżeli opowiadasz bzdury, a ja w nie... Musisz zaryzykować. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Radowid na pewno by się ucieszył, jeśli Emhyr się wyspał. Szczególnie, że... Nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że wam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą. Milcz. Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, no, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to... Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku. I jest... Za dużo wiesz, Fil. Sprawę zabijania Filippy mamy już omówioną, Dijkstra. Zapomnij o tym. Sytuacja się zmieniła. Teraz ona... Naprawdę uważasz, że pobiegnę do człowieka, który... O kurde! A może warto posłuchać, co Filip? Cieszę się, że ktoś wreszcie... Gówno mnie obchodzą. Jest tylko dwoje ludzi. Aha! Którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie z... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt! Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid. Kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Mowy nie ma. Zabier! A potem... Potem musimy... Dobra, idziemy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem to. Ale chyba nie. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filippa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc.
Dobra, okej. Nienawidzę portali. Wiedźmin. Nie, Geralt, sorry, źle. Aha, to dobrze mam zrobione, dobra. Fajnie, dobrze jest, bardzo pięknie. O, jakieś mi się misje odblokowały, tylko nie wiem jaka. Ej, czekajcie, tędy. Dobra, idziemy do Jaskra. A czekajcie, co to w ogóle za misja mi się włączyła? Czy to poboczne? Nie wiem, ale chyba... Tak, poboczne. I jeszcze coś mi się tu włączyło, tylko nie wiem co. Aha, to ja nie robię. Nie. Mam nadzieję, że nie muszę robić tych pobocznych misji. A jak będę musiał, to zrobię. Co nie? Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądać. Co nie przecież. Czekajcie, które dam iść? Ojoj, tędy, ta? Dobra, mam. Dobra, mam. Mam nadzieję, że to będzie już ostatnia misja. To no ale cóż, idziemy. Idziemy do karczmy Jaskra. Kur... Ajajaj. Co oni to odwalają, te łowcy czarowni? Szczerze, tak liczyć te takie lagi na kilka sekund, powiem wam, że chyba ich było bardzo dużo, ale... Jeszcze będę mówił to oczywiście przy podsumowaniu gry, wiecie? Jeszcze takie informacje. A to dopiero za kilka odcinków pewnie. Jak nam się uda, oczywiście się wyrobimy i wiecie jak to jest. Bo jeszcze misji jest bardzo dużo. Czy ja muszę iść na górę? Powyżej, ta. Jest. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filip... Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany właśnie. O kurde. Zaraz, jak to było? Bo to jest te zakończenie, co nie? Nie ma się czego bać. Po prostu... A jeśli będą nie chciały do czegoś... Nie wierzę, żebyś mi na to pozwoliła. Margaricie zawsze zależało tylko na rozwoju nauk. Z Filipą będzie trudniej. Jest ostrym. Jeśli coś ci zaproponuję i stanowczo jej odmówisz, na pewno to uszanuję. Dzięki, Geralt. No idź już, nie daj im za dużo czasu. Chyba dobrze zrobiłem. Ale jeszcze poza odcinkiem sprawdzę. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem to, a jak nie, to nie wiem. Sprawdzę to oczywiście pod koniec odcinka tego na stronie. Nie poszedłeś z nią? Jeśli mają ją traktować poważnie, nie mogę jej trzymać za rękę. Słusznie, dobrze zrobiłeś. Chyba dobrze zrobiłem, dobra. Ale zobaczę dla upewności się na tym, w solucji Wiedźmina 3. Spokojnie. Spokojnie, da sobie radę. Rita nie zrobi jej krzywdy, ale Filipa potrafi być bezwzględna. Ciri radziła sobie w trudniejszych sytuacjach. Fakt, udało nam się wpoić jej kilka zasad i umiejętności. Zgadza się, więc nie ma czego się bać. Rację. Tylko zerknę. O kurde, nie wiem co wziąć. Już myślałem, że nigdy tego nie zrobisz. Co widzisz? Filipa perroruje. Ciri chodzi od ściany do ściany. Zatrzymała się. Coś mówi.
Filipa blednie. Co dalej? Co teraz? Cicho, wychodź! Co? Podsłuchiwaliście? Tak. Nie. Widzę, że nic się nie zmieniło. Opowiedz, co się działo, o. Opowiesz nam, o czym rozmawiałyście? Wolałabym nie. Przynajmniej no dobra. Oczywiście, nie naciskam. Przejdź się, odetchnij. Potem musimy płynąć na Skellige. A Valach już czeka w porcie. Jasne. Niedługo przyjdę. Chyba dobrze zrobiłem, ale... Ja tylko... Lepiej idź za Valacha. Podobno chciał się z tobą widzieć. Jak coś, tutaj zakończę odcineczek, będzie trochę króciutki, no ale cóż, trochę krótki, co nie? Ale sprawdzę jeszcze dla upewności się, czy dobrze w ogóle zrobiłem to. Czy dobrze zrobiłem to? Jestem ciekaw, wiecie, jestem ciekaw bardzo, czy dobrze zrobiłem to, czy nie. Ale cóż. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. I cóż, cześć!